Przed nami dzisiaj, kochani, pierwsza i druga księga Samuela. Mam nadzieję, że udało wam się przeczytać obie te księgi, gdyż nie jestem w stanie objąć ogromu materiału, jaki jest w tych księgach. Wielu ciekawych historii, postaci, które tam się pojawiają. Swego czasu, od 2010 do 2015, razem żeśmy tutaj w naszym zborze studiowali te dwie księgi. To nam zajęło jakieś 122 spotkania. Na naszej stronie jest ponad 120 kazań z tych właśnie dwóch ksiąg. Także niemożliwością jest, bym zajął się tymi wszystkimi wydarzeniami, postaciami, niezwykłymi, naprawdę wspaniałymi lekcjami, jakie są zawarte w tych księgach. To, co zrobimy, to skupimy się na głównych dwóch myślach, które są przedstawione w tej księdze, ściśle związanymi z tym Bożym objawieniem od pierwszej księgi Mojżeszowej aż po ostatnią księgę Starego Testamentu i dalej objawienie tego wszystkiego w Nowym Testamencie. Kto z was pamięta jeszcze znamienne słowa, jakimi kończy się Księga Sędziów? Tam w ostatnich rozdziałach powtarza się pewien refren. Pamiętacie ten refren? W tamtym czasie nie było króla w Izraelu, ale każdy czynił to, co mu się podobało, albo dosłownie, co było słuszne w jego oczach. Pierwsza i druga księga Samuela kontynuują zapis historii Izraela, opowiadając o ustanowieniu władzy królewskiej w Izraelu. Widzimy okres sędziów, okres chaosu, anarchii, zamieszania i powtarzający się refren: w tamtym czasie nie było króla. Każdy robił to, co mu się podobało. I nadchodzi czas, kiedy Bóg daje króla swojemu ludowi. I zobaczymy, co to zmieniło. Te dwie księgi Samuela pierwotnie stanowiły jedną całość, zawartą na jednym zwoju pod nazwą Księga Samuela. Hebrajskie Biblie tak traktowały tą księgę jako całość aż do XVI wieku po Chrystusie, kiedy to wprowadzono podział na dwie księgi, tak jak robili to chrześcijanie. Oryginał hebrajski był zapisywany bez samogłosek, samymi tylko spółgłoskami, co oczywiście znacznie skracało długość tekstu, także mieścił się na jednym zwoju. Natomiast gdy zaczęto tłumaczyć ten tekst na język grecki za pomocą spółgłosek i samogłosek, automatycznie tekst się wydłużył i trudno było go umieścić na jednym zwoju, więc podzielono go na dwa zwoje i stąd zrobiły się dwie księgi. I gdy przetłumaczono go na język grecki, tak zwaną Septuagintę, nazwano pierwszą księgę pierwszą księgą królestw, a drugą drugą księgą królestw. I dokładnie ten sam los spotkał kolejny zwój, czyli naszą dzisiejszą Księgę Królów. Mamy pierwszą Księgę Królów i drugą Księgę Królów, które pierwotnie były jedną Księgą Królów.
Tyle, że tłumacze na język grecki nazwali ją trzecią księgą królestw i czwartą księgą królestw. Czyli w sumie traktowali księgi Samuela i księgi królewskie jako cztery księgi opowiadające tą samą historię, czy ciąg wydarzeń ściśle ze sobą związany. Kiedy w IV wieku po Chrystusie Hieronim dokonał przekładu na język łaciński, nieco zmodyfikował tytuł Septuaginty i nazwał pierwszą, drugą, trzecią i czwartą księgą królewską. Tam były księgi królestw, a on nazwał je księgami królewskimi. I tak te tytuły były używane przez całe średniowiecze, a zostały zmodyfikowane do naszych obecnych tytułów w XVI wieku przez protestanckich reformatorów, którzy wrócili do tych tradycyjnych żydowskich tytułów, tyle że już w czterech księgach, a nie w dwóch, tak jak Żydzi. Księga Samuela bierze swoją pierwotną nazwę od osoby, którą Bóg posłużył się do ustanowienia władzy królewskiej w Izraelu. Samuel jest najznamienitszą postacią we wczesnych rozdziałach tej księgi. Nie czytamy o narodzinach Dawida, nie czytamy o narodzinach Saula, ale mamy dosyć szczegółową sytuację dotyczącą narodzin Samuela i jego wczesnego dzieciństwa i początku jego służby. Kluczowa rola Samuela w przeprowadzeniu narodu izraelskiego od epoki sędziów do epoki królów uzasadnia użycie jego imienia w tytule tej księgi. Samuel był ostatnim sędzią, jak również kapłanem i prorokiem w jednej osobie. Był szczególnym Bożym wybrańcem, który namaścił zarówno pierwszego króla Izraela, Saula, jak i drugiego, Dawida. Mimo że Samuel zajmuje czołowe miejsce we wczesnej części tej księgi, jest jasne, że nie on jest autorem całości tej księgi. Śmierć Samuela jest odnotowana na początku 25 rozdziału pierwszej księgi Samuela, jeszcze przed wstąpieniem Dawida na tron w miejsce Saula. W pierwszej księdze Kronik, w 29 rozdziale i 29 wierszu znajdujemy ciekawy zapis o innych księgach, które mogły służyć jako materiał źródłowy dla natchnionego redaktora księgi Samuela. Czytamy tam: a dzieje króla Dawida, pierwsze i ostatnie, oto zapisane są w księdze Samuela widzącego, w księdze proroka Natana i w księdze Gada widzącego. Tych trzech proroków spotykamy na kartach pierwszej i drugiej księgi Samuela. A więc tych trzech proroków zapisało dzieje Dawida pierwsze i ostatnie. I autor księgi Kronik, czy redaktor księgi Kronik, powołuje się na tamte właśnie księgi, z których korzystał w sporządzeniu materiału, który my dzisiaj mamy jako księgi Kronik. Natomiast w drugiej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale 17 i 18 wierszu, czytamy, że Dawid zaśpiewał żałobną pieśń o Saulu i o Jonatanie, jego synu, polecając, aby jej uczono Judejczyków, i jest ona, ta pieśń, zapisana w księdze Jaszara, czy w księdze Prawego. A więc tutaj mamy nawiązanie do jeszcze innej księgi, której w ogóle nie mamy, ale tutaj jest mowa o tym, że tam właśnie ta pieśń jest zapisana, którą Dawid zaśpiewał. I ten autor, redaktor księgi Samuela, podaje nam treść tej pieśni, która zaczerpnięta jest z księgi Jaszara.
A więc redaktor czy redaktorzy tej księgi Samuela najwyraźniej posługiwali się zapisami zaczerpniętymi z różnych ksiąg, co tłumaczy pewne zaburzenia chronologiczne, jakie znajdujemy w księdze Samuela, co tłumaczy powtórzenia nawet niektórych zdarzeń, czy też drobne rozbieżności między kilkoma fragmentami, jakie znajdujemy w księdze Samuela. Tematem, który łączy narrację księgi Samuela, jest zagadnienie królestwa i przymierza. Z jednej strony pragnienie króla przez lud Izraela mogło być postrzegane jako odrzucenie przymierza Izraela z Bogiem, który był ich królem. Z drugiej strony władza królewska była już zapowiadana przy zawarciu przymierza Boga z Abrahamem. Następnie w błogosławieństwie Jakuba skierowanego do plemienia Judy, a przepisy dotyczące sprawowania władzy królewskiej były wyraźnie określone w prawie mojżeszowym. A więc Bóg zapowiadał nadejście królestwa i Bóg już Abrahamowi zapowiadał, że z jego nasienia przyjdą królowie. Kiedy jednak Samuel ustanawia Saula pierwszym królem Izraela, wyraźnie widać napięcie między wolą ludu a Bożym przyzwoleniem połączonym z niezadowoleniem i z ostrzeżeniem. Przeczytajmy ten fragment z 12 rozdziału pierwszej księgi Samuela od 13 wiersza. Pierwsza Samuela, 12 rozdział, od 13 wiersza czytajmy. Samuel stawia przed ludem Saula i mówi: teraz więc oto jest król, którego sobie wybraliście, którego żądaliście. Oto Jahwe ustanowił nad wami króla. Jeśli będziecie się bali Jahwe, Jemu służyli, słuchali Jego głosu i nie sprzeciwiali się słowu Jahwe, wtedy i wy, i król, który panuje nad wami, będziecie szczęśliwie chodzić za Jahwe, swoim Bogiem. Lecz jeśli nie będziecie słuchać głosu Jahwe, a sprzeciwicie się słowu Jahwe, to ręka Jahwe będzie przeciwko wam, tak jak była przeciwko waszym ojcom. Czyli widzimy, że przychodzi król, ale Bóg mówi: ja nadal jestem królem, ponad waszym królem. I wy i wasz król macie się mnie słuchać i ze mną chodzić. Jeśli nie, to się przekonacie, kto naprawdę rządzi. Teraz więc, mówi dalej, będziemy czytali aż do 25 wiersza. Teraz mówi: stójcie więc i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Jahwe uczyni na waszych oczach. Czy nie dziś są żniwa pszeniczne? Będę wzywał Jahwe, a on ześle grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, jak wielka jest wasza niegodziwość, której się dopuściliście w oczach Jahwe, żądając dla siebie króla. A więc widzimy, że chociaż Bóg zapowiadał przyjście króla, to nie był ten moment. Lud się spieszył do czegoś, co nie było jeszcze, na co jeszcze nie był gotowy. Zażądali króla i Bóg mówi: dam wam króla, ale chcę wam pokazać, że to nie jest zgodne z moim zamysłem. Samuel więc wołał do Jahwe, a Jahwe zesłał grzmoty i deszcz tego samego dnia. I cały lud bardzo bał się Jahwe i Samuela. Wtedy cały lud powiedział do Samuela:
módl się za swoimi sługami do Jahwe, swego Boga, abyśmy nie pomarli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych grzechów to zło, że prosiliśmy dla siebie o króla. Samuel odpowiedział ludowi: nie bójcie się. Wprawdzie uczyniliście całe to zło. Nie odstępujcie jednak od Jahwe, lecz służcie Jahwe z całego swego serca. Nie zbaczajcie z tej drogi, aby iść za marnościami, które w niczym wam nie pomogą, ani was nie wybawią, gdyż są marnością. Jahwe bowiem nie opuści swego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię, gdyż upodobało się Jahwe uczynić was swoim ludem. I dalej Samuel mówi: jeśli o mnie chodzi, to nie daj Boże, bym miał zgrzeszyć przeciwko Jahwe, przestając się modlić za was. Przeciwnie, będę was uczył dobrej drogi, dobrej i prostej drogi. Tylko bójcie się Jahwe i służcie mu w prawdzie z całego swego serca. Spójrzcie, jak wielkie rzeczy wam uczynił. Lecz jeśli będziecie trwać w niegodziwości, to zarówno wy, jak i wasz król zginiecie. A więc widzimy, że monarchia w Izraelu została ustanowiona w bliskim związku z przymierzem Boga z jego ludem. Król w Izraelu miał być poddany Bożemu prawu, tak jak każdy obywatel. Pozostała część Księgi Samuela, jak również Księgi Królewskie i Księgi Kronik, pokazują nam, że to Bóg jest Królem Królów i Panem Panów. On nadal pozostaje najwyższym władcą swojego narodu i jego królów. Gdy królowie boją się Boga i szanują jego wymagania, doświadczają błogosławieństw i Bożej pomocy w sprawowaniu ich ziemskiej władzy. Kiedy jednak królowie Izraela lekceważą Boga, łamią jego prawo, spada na nich Boży sąd, przeróżne nieszczęścia i niepowodzenia. Wiele im dano i też wiele się od nich wymaga. Król Saul zaczyna dobrze. Jego pierwsze posunięcia charakteryzują się wielką szlachetnością i walecznością. Jednak władza szybko uderza mu do głowy i krok po kroku zbacza z drogi pokornej wiary i posłuszeństwa Bogu, wstępując na drogę samowoli, tyranii, wykorzystywania władzy do własnych samolubnych celów, uciskania ludu i siania terroru. Saul jest tragicznym przykładem człowieka, który nie poradził sobie z odpowiedzialnością i wyzwaniami powierzonego mu zaszczytnego urzędu. Zaczął jako wyzwoliciel i obrońca Bożego ludu, ale stopniowo przeradzał się w tyrana i postrach swojego ludu. Będąc Bożym wybrańcem, stał się odstępcą i wiarołącą. Kiedy Dawid po latach prześladowań ze strony Saula i wielu, wielu bolesnych doświadczeniach przejmuje w końcu ster władzy, Izrael zaczyna na nowo rozkwitać i staje się dominującym mocarstwem
w pośród otaczających go ludów. Kiedy jednak Dawid się rozleniwia i zaczyna pobłażać swoim cielesnym rządzom, jego królestwo także zaczyna się chwiać i dochodzi do bratobójczej wojny domowej. Różnica między Saulem a Dawidem była taka, że Dawid umiał się przyznać do swoich wad i do swoich błędów. Szukał Bożego przebaczenia i ratunku, podczas gdy Saul tylko stwarzał pozory pokuty, przez co jego serce stawało się coraz bardziej nieczułe na Boży głos, a on sam pogrążał się w coraz większą duchową i moralną ciemność. I tak jest z każdym człowiekiem. Albo będziemy słuchać Boga i kiedy zrobimy błąd, przyznamy się i będziemy to wyznawać i będziemy szukać Bożego przebaczenia i odnowy, albo będziemy lekceważyć nasze błędy, nasze grzechy, nasze odstępstwa i pozwolimy, by nasze serca się zatwardziły i odpadły od Boga żywego. Historia biblijna pełna jest takich dramatycznych przykładów. Ludzi, którzy dobrze zaczęli, ale marnie skończyli. Saul jest koronnym przykładem. Widzimy, że Bóg stosownie do postaw królów albo ich błogosławił i im pomagał, albo napominał, karcił i smagał. Jakość rządów króla, jego charakter i osobiste czy publiczne decyzje wpływały na życie całego narodu. My mówimy, jaki pan, taki kram. A Biblia mówi, jaki król, taki naród. Oczywiście to nie oznacza, że wszyscy w narodzie byli tacy, jak ich królowie. Ale widzimy, że gdy był pobożny król, to pociągał za sobą naród do pobożności. A gdy był bezbożny król, cały naród pogrążał się w bezbożności. Tak długo, jak sam Bóg był jedynym królem Izraela, tak długo żaden pojedynczy człowiek nie mógł nadawać kierunku całemu narodowi. Jednak synowie Izraela nie doceniali władzy Boga i wybieranych przez Niego sędziów. Sędziowie się starzeli, a ich synowie niekoniecznie powielali ich wiarę, ich szlachetność czy ich sprawiedliwość, tak jak było w przypadku synów Samuela. Ponadto Izrael pragnął króla, bo w ten sposób były zarządzane wszystkie okoliczne narody. One wszystkie miały króla, a Izrael nie miał króla. Miał Boga. A oni patrzyli na inne narody i mówili, skoro wszyscy tak robią, to my też tak chcemy. Jak wiele współczesnych chrześcijan i całych kościołów kieruje się tą samą zgubną mentalnością. Skoro to działa w świecie, to też musi działać w kościele. Skoro inni tak robią i dobrze im się powodzi, to my też musimy tak robić, a będzie nam się dobrze powodzić. Jest wielka pokusa, by upodabniać się do tego świata i rządzić się jego prawami, jego zasadami. Tworzy się hierarchię kościelną, na czele której stoi jakiś ludzki król.
jakby się pięknie nie nazywał. Papież, wielki patriarcha, wierny niewolnik, prezbiter naczelny, biskup czy tym podobne. Idea pozostaje ta sama. Potrzebujemy ziemskiego wodza. Potrzebujemy dyrektora kościoła. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście potrzebujemy niebiblijnych nadbudówek nad zborami w formie władz okręgowych i władzy centralnej? Skąd się wzięły te struktury stojące w ewidentnym konflikcie z nauką Pana Kościoła, który powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być między wami. Nie tak ma być. Kto między wami, mówi Jezus, chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Nie hierarchia władzy, ale służba. To jest wielkość w Królestwie Bożym i to jest przez Pana Jezusa ustalona struktura Kościoła. Dalej Jezus mówi: nikogo nie nazywajcie rabbi, nauczycielu. Tu nie o to chodzi, że nie ma w Kościele nauczycieli i że nie możemy o kimś mówić, że jest nauczycielem. Chodzi o to, żeby się nie tytułować nauczycielem. I teraz wszyscy muszą się zwracać do ciebie: nauczycielu. Jezus o tym mówi. Nie nazywajcie nikogo, nie tytułujcie nikogo w ten sposób. Mówi: jeden bowiem jest wasz mistrz. Jeden Pan. Chrystus. Jeden. Chrystus. A wy wszyscy jesteście kim? Braćmi. Braćmi. Mamy się do siebie zwracać: bracia. Nie tytułować się. A niestety wiecie, jak to jest w kościołach dzisiaj. Niektórym nie idzie, nie przechodzi przez gardło, żeby do mnie powiedzieć po imieniu. Ja mówię: jestem Paweł. Mów mi po imieniu. Tak, pastorze. Tak, pastorze. Ja nie jestem pastorem. Ja jestem, jeśli już, to starszym zboru i mam na imię Paweł. Możesz mi mówić po imieniu. Dobrze, pastorze. Nie potrzebujemy tych tytułów. Jeśli Bóg cię ustanowił pasterzem, to bądź pasterzem, ale nie tytułuj się pasterzem. Nie oczekuj, żeby cię nazywali pasterzem. Po prostu bądź pasterzem. Jeśli Bóg dał ci dar nauczania, nauczaj. Bądź nauczycielem, a nie tytułuj się. Nie oczekuj, że teraz będą inni na ciebie patrzyli jako kogoś wyższego nad braci. Nie, nie jesteś wyższy. Jesteś dalej bratem. Jest jeden Pan, jeden mistrz, jeden nauczyciel. I Jego mamy tytułować Panem, mistrzem, nauczycielem, pasterzem. Tak, On nosi ten zaszczytny tytuł. Tylko Jezus. A my jesteśmy braćmi. Jezus mówi: nikogo na ziemi nie nazywajcie, nie tytułujcie ojcem. Jeden bowiem jest wasz ojciec, który jest w niebie. A iluż to ludzi tytułuje ojcze duchowny, albo jeszcze tego tam w Rzymie, ojciec Kościoła. Mówimy o tych pierwszych wierzących formalnie, ojcowie Kościoła. A Jezus mówi: nie, nie róbcie tego, nie nazywajcie, nie tytułujcie nikogo w ten sposób. Albowiem kto z was jest największy, będzie waszym sługą. To jest istota wielkości w Królestwie Bożym. To jest struktura Kościoła według Pana Jezusa. Bracia, w których jedni po prostu więcej robią. I ci są wielcy w Jego oczach. Ci, którzy najwięcej pracują, służą innym. I to jest wielkość, na którą Bóg patrzy. Bez tytułów, bez jakichś ziemskich honorów. To jest nowotestamentowy wzorzec Królestwa Bożego. Bóg jest Królem, Jezus jest Panem Kościoła, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Kościół Nowego Testamentu stanowi braterską wspólnotę, nad którą jest jeden Pan i jeden Władca.
Nie wolno nam tworzyć ponadzborowych władz kościelnych i hierarchicznej administracji zarządzania Kościołem. Skąd się w ogóle biorą takie pomysły na zarządzanie Kościołem? Z pewnością nie z Nowego Testamentu, ani z natchnienia Bożego Ducha. Rodzą się z ludzkich ambicji przesiąkniętych duchem tego świata. Centralizowanie ludzkiej władzy w Kościele i ustanawianie ponadzborowych struktur zarządzania Kościołem jest naśladowaniem tego świata i ewentualnie cofaniem się do zarządzania Bożym ludem według wzorców Starego Testamentu. W Starym Testamencie, owszem, mamy od czasów Samuela hierarchię ludzkiej władzy, która zrodziła się w akcie buntu przeciwko Bogu. Zarówno Księga Samuela, jak i następne biblijne księgi są niezbitym świadectwem słabości i zawodności scentralizowanej władzy złożonej w rękach pojedynczych ludzi. Jedynie wielki potomek Dawida, który zasiadł na tronie Izraela, okazuje się godnym władcą nie tylko narodu wybranego, ale wszystkich narodów, wszystkich plemion i wszystkich języków. Tylko Jezus jest królem, który rządzi doskonale, kierując się najwyższym dobrem swoich poddanych, a nie samolubnymi ambicjami czy doczesnymi korzyściami. A niestety każda ziemska władza do tego kusi. Dlatego mówi się, że władza korumpuje, a absolutna władza absolutnie korumpuje. I widziałem to na przestrzeni 30 lat bycia w Kościele Ewangelicznym, widziałem to wielokrotnie. Widziałem fajnych braci, którzy tak długo jak siedzieliśmy razem w ławce i wielbiliśmy Boga, była między nami prawdziwa braterska jedność. Ale kiedy wdrapali się na jakieś kościelne stołki ponadzborowe, coś im uderzało do głowy. I nagle przestawali już być normalnymi braćmi, ale stawali się jakimiś zarządcami Kościoła i uzurpowali sobie autorytet do wydawania rozkazów w Kościele i oczekiwania posłuszeństwa i lojalności. To jest korumpujące. Ta struktura, jaka dzisiaj jest obecna w większości kościołów, jest szkodliwa dla tych wszystkich ludzi, którzy zostają wybrani na te wyższe stanowiska, na przedstawicieli czy władzę Kościoła. To jest po prostu niezgodne z nauką Pana Jezusa. Nawet Dawid, pierwszy Boży pomazaniec według Bożego serca, był nadal daleki od ideału władzy. Ten ideał władzy ziszcza się jedynie w wielkim synu Dawida, w pomazańcu, czyli Mesjaszu, Chrystusie. To wyrażenie Mesjasz Jahwe, pomazaniec Jahwe, jest użyte po raz pierwszy w Księdze Samuela i tam właśnie ta idea Mesjasza, pomazańca, ma swoje korzenie. Wszelkie dalsze prorocze zapowiedzi nadchodzącego Mesjasza są ściśle związane z przymierzem, jakie Bóg zawarł z Dawidem, zgodnie ze słowami zapisanymi w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, gdzie w 16 wierszu Bóg obiecuje Dawidowi: i trwać będzie twój dom i twoje królestwo przede mną na wieki. Twój tron też będzie na wieki utwierdzony.
To jest niezwykła obietnica, jaką Bóg daje Dawidowi. Kiedy Saul zaczął grzeszyć, Bóg powiedział: koniec z tobą i koniec z twoim rodem. Królestwo zostaje ci odebrane i zostanie przekazane lepszemu od ciebie. I kiedy Bóg zawiera z Dawidem przymierze, mówi do niego, że jego królestwo będzie trwało przed nim na wieki. Jego tron będzie na wieki utwierdzony. Pomyślcie, co myśleli Żydzi 500 lat później, którzy znajdowali się w niewoli babilońskiej i nie było króla na tronie Dawida. Około 400 lat później, po tym przymierzu, które Bóg zawarł z Dawidem, o ciągłości jego dynastii, o obietnicy jego królestwa, które będzie utwierdzone na wieki, czy około 400 lat później, panowanie dynastii Dawida zostanie gwałtownie zakończone przez najazd Babilończyków i uprowadzenie plemienia Judy do niewoli babilońskiej. I przez kolejne 600 lat tron Dawida będzie pusty. Aż do dnia triumfalnego wjazdu syna Dawida do Jerozolimy. W pośród radosnych okrzyków, wiwatujących tłumów, które wołały: Hosanna synowi Dawida. Słowo Hosanna znaczy: zbaw nas, uratuj nas. Synu Dawida, przyszedł obiecany potomek Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach, zbawienie z wysokości. To jest wizja, którą musimy uchwycić, bracia, siostry, czytając Stary Testament. Bóg zaczyna pewne rzeczy i czasami wydaje się, że to gdzieś się załamało, to gdzieś przestało mieć sens. Zawiodły Boże obietnice, ale nie jest tak, żeby zawiodła choćby jedna. Wszystkie Boże obietnice, czytamy w Chrystusie, są tak i amen. One w Nim wszystkie się ziszczają. I czytając te starotestamentowe zapowiedzi, bracia i siostry, jeśli nie patrzymy na nie przez pryzmat Chrystusa, ale patrzymy tak jak wielu dzisiaj, przez jakieś historyczne wydarzenia. Niektórzy wierzą jeszcze w przyszłe wydarzenia, które mają się wydarzyć, że one ziszczą niektóre z tych zapowiedzi. Możemy się grubo pomylić i rozczarować. Natomiast jeśli na nie patrzymy przez pryzmat Chrystusa, w którym wszystkie obietnice są Boże, tak i amen, wtedy dochodzimy do tego objawienia, które wierzę jest istotą życia i Królestwa Bożego. Kolejnym wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla dalszej części biblijnego przekazu jest wybór Jerozolimy na duchowe centrum Izraela. Od nadania przymierza na górze Synaj Boża obecność w chwale przebywała w przenośnym przybytku, namiocie zgromadzenia albo namiocie spotkania, który zawierał Arkę Przymierza. Po zajęciu Kanaanu przez Jozuego czytamy o umieszczeniu namiotu zgromadzenia w Sylo na terenie Efraima, czyli w centralnej części kraju. Księga Jozuego mówi o tym w 18 rozdziale, 1 wierszu i 19 rozdziale, 51 wierszu. Najwyraźniej przez cały okres sędziów przybytek pozostawał w Sylo, gdyż jak czytamy na początku Księgi Samuela, tam właśnie Izraelici pielgrzymowali na coroczne święta.
Heli, kapłan i sędzia Izraela w jednej osobie, zarządzał religijnym obrządkiem w namiocie zgromadzenia razem ze swoimi dwoma synami, Hofnim i Pinchasem, którzy źle się prowadzili i swoją zachłannością i niemoralnością gorszyli pobożnych Izraelitów, którzy przychodzili do przybytku w Sylo. Podczas jednej z bitew z Filistynami Izraelici postanowili sprowadzić Arkę Przymierza z przybytku w Sylo do obozu wojsk izraelskich jako amulet gwarantujący im zwycięstwo. Wiecie, że bardzo się zawiedli i rozczarowali, kiedy Filistyni dali im wielkiego łupnia, zabili bezbożnych kapłanów i zabrali Arkę do ziemi filistyńskiej. Jednak po kilku miesiącach chorób, nieszczęść i katastrof, jakie obecność Arki sprowadziła na Filistynów, oni zwrócili Arkę Izraelitom, łącznie z ofiarami pokutnymi. I w pierwszej księdze Samuela, w 7 rozdziale, czytamy w pierwszych wierszach, że przyszli ludzie z Kirjat Jearim, zabrali Arkę Jahwe i wnieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś, jego syna, poświęcili, aby strzegł Arki Jahwe. A od dnia przybycia Arki do Kirjat Jearim upłynęło dużo czasu, to jest 20 lat, a cały dom Izraela płakał za Jahwe. Sylo nigdy już nie pojawia się jako miejsce kultu związanego z przybytkiem. Natomiast czytamy dalej w pierwszej księdze Samuela w 7 rozdziale od 16 wiersza, że Samuel co roku obchodził Betel, Gilgal i Mispę i sądził Izraela we wszystkich tych miejscach. Potem wracał do Rama, ponieważ tam był jego dom. Tam sądził Izraela i tam też zbudował ołtarz Jahwe. Natomiast w pierwszej księdze Kronik, w 21 rozdziale i 29 wierszu, czytamy, że przybytek Jahwe, który Mojżesz zbudował na pustyni, oraz ołtarz całopalenia były na wyżynie w Gibeonie. Mam nadzieję, że troszeczkę zapoznaliście się z mapami. Wiecie, o czym mówię. Nie mamy tutaj rzutnika przygotowanych map, ale może trzeba byłoby, żebyśmy wiedzieli, o co tu chodzi, gdzie to jest. Ale mniej więcej jest to wszystko w centralnej części Izraela. W drugiej księdze Samuela, w 6 rozdziale, czytamy o sprowadzeniu Arki do Jeruzalemu przez Dawida. Z różnymi przygodami to się działo, ale w końcu udało się sprowadzić ją do namiotu, który Dawid rozpiął dla Arki w Jeruzalemie, które właśnie zostało zdobyte. I następnie Dawid planuje budowę świątyni dla tej Arki, dom dla Boga, ale wiemy, że Bóg nie pozwala mu na to i dopiero jego syn Salomon buduje świątynię, która staje się nowym centrum duchowego życia Izraela na kolejne wieki. Znowu, jednak po upływie niecałych 400 lat świątynia Salomona legnie w gruzach, a Arka Przymierza zaginie bez śladu. Nigdy już nie odzyskana. Krążą różne legendy, gdzie ona jest, ale to tylko legendy. Po powrocie z niewoli babilońskiej w latach 520-515 przed Chrystusem wzniesiono drugą świątynię, o wiele skromniejszą od świątyni Salomona i kilkakrotnie później przebudowywaną. W tej świątyni już nie było Arki Przymierza, tylko puste miejsce, najświętsze, za grubą, ciężką zasłoną,
z fioletowej i czerwonej purpury. Nie wolno tam było nikomu wchodzić. Jeden raz w roku, w święto przebłagania, arcykapłan wchodził poza zasłonę do miejsca najświętszego, aby skropić to miejsce krwią z ofiary przebłagania za grzechy całego ludu. Za panowania Heroda Wielkiego druga świątynia została rozebrana i wybudowana na nowo wraz z rozległymi dziedzińcami. Mniej więcej zaczęto jej budowę jakieś 20 lat przed narodzeniem Chrystusa. I wiemy, że 46 lat ją budowano i jeszcze jej nie skończono. Do tej świątyni właśnie Heroda uczęszczał Jezus i jego uczniowie. O tej świątyni Jezus powiedział, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu, co wypełniło się literalnie 4 sierpnia 70 roku po nieudanym powstaniu Żydów. Rzymianie zburzyli świątynię w Jerozolimie, która jeszcze nie została odbudowana, choć niektórzy wierzą, że będzie odbudowana, a niektórzy naiwni, niezdrowi na rozumie chrześcijanie dają na to pieniądze. Jeśli dajesz odbudowanie na pieniądze, na odbudowę świątyni, to totalnie nie rozumiesz tego, co tam się będzie działo. Jezus złożył raz na zawsze ofiarę doskonałą. I wszelkie inne ofiary, jakie będą składane w świątyni, którą nazwą, jeśli zbudują, nie wiem, imieniem Boga, będą bluźnierczymi ofiarami. Więc zniechęcam wszystkich chrześcijan do przykładania ręki do tego projektu. Jeśli Żydzi chcą to robić, którzy odrzucają Chrystusa, niech to robią. Ale my nie miejmy z tym nic wspólnego. Rzymianie zburzyli świątynię w Jerozolimie, bo już nie miała racji bytu. Ta ofiara, o której mówiły ofiary w tej świątyni, została złożona na krzyżu Golgoty. Doskonała ofiara. Zbawcza dla wszystkich ludzi we wszystkich plemieniach, narodach i językach. Nie ma potrzeby składania już żadnych innych ofiar. Jednak syn Dawida, nasz Pan, powiedział o sobie, że jest kimś więcej niż świątynią. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział i 6 wiersz. Jezus mówi o sobie, że jest więcej niż świątynia. Dla Żydów nie było większej świętości ponad świątynię, gdzie w ich mniemaniu mieszkał Bóg w swojej chwale. Jezus, Syn Boga Żywego, Syn Człowieczy, w którym zamieszkała cała pełnia boskości, wypędza przekupniów z ziemskiej świątyni i rzuca Żydom wyzwanie, mówiąc: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wtedy Żydzi powiedzieli: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w 3 dni wzniesiesz. Ale Jezus mówił o świątyni swojego ciała. Nie o tej świątyni Heroda, w której stał. Mówił o świątyni swojego ciała. Król Dawid chciał zbudować Bogu dom. Ale Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami. Nawet Salomon, który w końcu zbudował tę świątynię, tak się właśnie modlił. Był świadomy, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami. Bóg zamieszkał w świątyni ciała swojego jednorodzonego Syna. A przez Jego śmierć i zmartwychwstanie Boży Duch zamieszkuje ciała tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy przyszli do Jezusa, którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi, którzy zostali zanurzeni w Jezusa i trwają w Jezusie.
Czytając o przybytku czy świątyni w Starym Testamencie, starajmy się pamiętać o ich symbolice i szukajmy duchowych odniesień, patrząc na Jezusa i Jego świątynię oraz ostateczny Boży zamysł opisany w Księdze Objawienia w 21 rozdziale. Otwórzcie, jeśli możecie, ten fragment. Księga Objawienia, 21 rozdział i będę czytał fragmenty tutaj z pierwszego, od pierwszego do czwartego wiersza. Jan mówi: potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba: oto przybytek Boga jest z ludźmi. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminą. Czy tam jest świątynia? Czytajmy dalej od 22 wiersza. Lecz świątyni w nim nie widziałem. Dlaczego? Bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. To jest ostateczna wizja świątyni, jaką Bóg ma dla swojego ludu. Sam Bóg i Baranek jest świątynią, w której będzie Jego lud po wszystkie wieki. Światłem i chwałą sam Bóg, Boża chwała, Boża obecność. To już nie te tylko zapowiedzi, cienie i obrazy, jakie oglądamy w ziemskich świątyniach czy w przybytku, ale obecność Boga ze swoim ludem, gdzie nie będzie już ani bólu, ani śmierci, ani smutku, ani krzyku. Te wszystkie rzeczy przeminą, kochani. Jeśli jesteś chrześcijaninem, licząc, że tutaj teraz na ziemi będziesz żył bez bólu, bez smutku, bez łez, jak ci niektórzy chrześcijanie obiecują, będziesz rozczarowany. Jesteśmy tutaj na ziemi w pośród wielu ucisków, w pośród wielu utrapień. Niejednokrotnie z naszych oczu płyną łzy. Często czujemy się bezsilni, bezradni, ale żyjemy wzmocnieni nadzieją tego wielkiego dnia, kiedy Bóg zniweczy ten dotychczasowy porządek. Oczekujemy przyjścia nowej ziemi i nowego nieba, które się zjednoczą. Oczekujemy przybytku Boga na ziemi z nami, ze swoim ludem. Królestwa, które nie będzie już miało końca. To jest nasza nadzieja, kochani. W tej nadziei wielbimy Boga, choćby pośród bólu, choćby pośród choroby, choćby pośród różnych bolesnych doświadczeń, takich czy innych. Nie traćmy z oczu tej nadziei, która jest naszym powołaniem. Wielu chrześcijan załamuje się i odchodzi od Boga, bo tutaj na ziemi nie doświadczają wszystkiego, co Jezus zdobył. Ktoś im powiedział, że Jezus zdobył wszystko, co jest prawdą, a
ale obiecał im, że to wszystko mogą mieć już dzisiaj, tutaj i teraz. Zdrowie, szczęście, bogactwo, wolność od łez. I to jest nieprawda. Mamy tutaj zaczątek, mamy tutaj przedsmak, mamy tutaj jakieś łaskawe doświadczenia zwycięstwa Jezusa i łaski nowego życia. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co będzie naszym udziałem. I życie chrześcijanina w wierze jest życiem oczekiwania na zmartwychwstanie ciała. Jest życiem oczekiwania na przeobleczenie się w nasze synostwo, które jest z nieba. I życie pod panowaniem Chrystusa jako absolutnego władcy, suwerena ponad wszystkim. To jest nasza nadzieja. Póki jesteśmy w ciele, wzdychamy obciążeni. Jakże często ostatnio wzdycham. I wiem, że wielu z was wzdycha obciążonych. Mamy problemy. Mamy bolesne doświadczenia w naszym życiu. I nie narzekajmy, że Jezus nie jest wierny. Nie narzekajmy i nie rozczarowywujmy się, że nie mamy raju na ziemi. Jezus nie obiecał raju na ziemi. Jezus obiecał wiele ucisków na ziemi. Paweł mówi, że musimy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. I jak ostatnio czytaliśmy drugi list do Koryntian, to czytaliśmy jego listę ucisków. Wielu współczesnych chrześcijan wzdryga się, czytając tą listę, i nawet nie chce dopuszczać do siebie myśli, że mogliby mieć udział w niektórych z tych rzeczach, o których Paweł tam pisze. O głodzie, o nagości, o więzieniach, o biczowaniach. Ostatnio przeczytałem taki wpis i zamieściłem go też u siebie na Facebooku. Cytat z wypowiedzi Dawida Wilkersona, który zapytał: gdybyś wiedział, że jako chrześcijanin nie będziesz zdrowy, nie będziesz bogaty, nie będziesz żył w bezpiecznym miejscu, ale że będziesz bity, że będziesz przeganiany z miejsca do miejsca, że zostanie ci wszystko zabrane, co masz, będziesz miał tylko Jezusa, czy byłbyś dalej chrześcijaninem? Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za Nim, musi być gotów stracić swoje życie na tej ziemi. Musi być gotów stracić wszystko na tej ziemi. Kiedy Biblia mówi o Bożym Królestwie, o Bożym Panowaniu, o Bożej Świątyni, to wiedzmy, że jest to wizja rozciągnięta w czasie. To panowanie, które widzimy w Księdze Samuela i zobaczymy dalej w Księgach Królewskich, nie jest zrealizowaniem wszystkiego, co Bóg obiecał. Jest tylko zaczątkiem, jest tylko pierwszymi objawami tego, co Bóg zamierza uczynić. I wiecie, że my dzisiaj jesteśmy w kontynuacji tego dzieła. Pan Jezus zainaugurował swoje królestwo, kiedy przyszedł na ziemię. Kiedy On przyszedł na ziemię, On zainaugurował swoje królestwo. My dzisiaj jesteśmy w okresie kontynuacji Jego królestwa, ale czekamy na pełne objawienie i wypełnienie i spełnienie się Jego Królestwa. To wszystko przed nami. I czytamy, że w tym mamy pokładać naszą ufność. W Nim, w Jego przyjściu i w Jego objawieniu się Jego chwały i Jego Królestwa. I w tej nadziei, w tym oczekiwaniu jesteśmy zbawieni. Księga Samuela kontynuuje wizję Bożego Królestwa, Bożego Panowania, w centrum którego jest uwielbienie Boga w Jego świątyni. Saul, Dawid, Salomon i następni królowie
stanowią barwny obraz niedoskonałości ludzkiego panowania w przeciwieństwie do Króla Królów i Pana Panów, którego władza jest łaskawa, sprawiedliwa, bezgraniczna i nigdy nie kończąca się. Arka Przymierza, przybytek, świątynia to obrazy Bożej obecności wśród Jego ludu. Obrazy Jezusa i Jego Kościoła w radosnej społeczności chwały w Duchu Świętym. I tak jak powiedziałem na początku, wiem, że nie dotknąłem wielu ciekawych wydarzeń zapisanych w Księdze Samuela, tylko skupiłem się na głównych, wiodących tematach, które, jak zobaczycie, jeśli Bóg pozwoli, będą kontynuowane w kolejnych księgach Bożego Słowa, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłam do naszego archiwum, czy na stronie Uczeń Jezusa, czy na naszej stronie. Tam jest 120 ponad kazań ze szczegółami różnych ciekawych lekcji, wydarzeń z pierwszej i drugiej Księgi Samuela. Natomiast za 2 tygodnie, mam nadzieję, usiądziemy razem, aby jeszcze raz wspólnie porozmawiać o tym wielkim poselstwie drugiej Księgi Samuela i być może o niektórych szczegółach, które was tam zaintrygowały i zastanowiły, chcielibyście o nich porozmawiać. Także czytajcie dalsze księgi królewskie i kronik, bo o nich będziemy za miesiąc mówić, a za 2 tygodnie wrócimy do tej księgi i razem będziemy o tym rozmawiać. Powstańmy do modlitwy, kochani. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za objawienie Twego Słowa, objawienie Twego Królestwa, Twego zamysłu, zbawienia ludzi, panowania w naszym życiu, panowania w Twoim Kościele, porządku, jaki ma być w Twoim Kościele, Twojego zamysłu prowadzenia swojego ludu. Boże, tak dziękujemy, że mówisz do nas, objawiasz nam te rzeczy, że nas też uwolniłeś i wyprowadziłeś z tego religijnego systemu scentralizowanej władzy. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy od tych paru lat cieszyć się całkowitą wolnością służenia Tobie jako naszemu Panu i doświadczania Twego błogosławieństwa. Chwała Ci, Panie, dzięki Ci. Modlimy się, Panie, o Twój Kościół, abyś otwierał serca, umysły, braci, tych, którzy są wybrani przez Ciebie, aby prowadzić, kierować, służyć. Daj, Panie, by rozumieli właściwie te rzeczy i we właściwy sposób, też jeśli to możliwe, zmieniali ten stan rzeczy, jaki obecnie mamy. Prosimy o Twoją pomoc, odwagę dla nich, mądrość, łaskę Twoją. Prosimy, kochany Ojcze, daj też nam być błogosławieństwem dla naszych braci i sióstr w różnych społecznościach, w różnych miejscach. Zachowaj nas od jakiegokolwiek poczucia, czy to wyższości, czy jakiejkolwiek tutaj pychy, czy zasługi, bo nic z tego nie mamy. To, Panie, Twoja łaska, to Twoje dzieło w naszym życiu i za to Ci chcemy dziękować i Ciebie chwalić i być Twoją świątynią, być częścią tego Twojego cudownego zamysłu zjednoczenia nas ze sobą, ustanowienia wiecznego Królestwa, w którym Ty będziesz nam bliski, jak my sami sobie, Panie, będziemy częścią Twojej boskiej natury, częścią i doświadczeniem Twojego życia, Twojej radości, gdzie już nie będzie śmierci, nie będzie bólu, nie będzie łez. Daj, Panie, byśmy wytrwale, wiernie pielgrzymowali, służąc Tobie, wielbiąc Ciebie, oddając Ci chwałę w naszym ziemskim życiu. Prosimy, zapieczętuj te słowa, które dzisiaj Ty do nas powiedziałeś w naszych sercach. Daj, by mieszkały w nas i uzdalniały nas do pobożnego życia. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy.